Cześć, tu Magda z kanału Wnętrza Zewnętrza. Tym razem zapraszam Was do mojej kuchni i opowiem o tym, czego w niej nie lubię, co jest ok i jakie udogodnienia wprowadziłam. Pod pewnymi względami ta kuchnia spełnia oczekiwania wielu osób. Na przykład jest okno, to już dużo, jest lew przy oknie, tak jak wielu osobom się marzy. Blat jest bardzo odporny, można odłożyć na niego gorący garnek i nic się z nim nie dzieje. I nie jest taka mała, w dodatku ma tutaj kształt szafek w formie litery U i jest otwarta na salon, ale w taki sposób, że jest mocno wydzielona. Kuchnia ma już ponad 20 lat. Ojej, z 23 chyba. Więc nieźle się trzyma. Fronty, spójrzcie na fronty, są drewniane. Tu jest szkło, no to jest naprawdę wysoka jakość wykonania. A jednak będę marudziła. Dlaczego? Dlatego, że ta kuchnia nie spełnia moich oczekiwań. No i to tak jest, jak się nie zrobi pod siebie. No, tak już w życiu bywa. I tu przede wszystkim jest tak naprawdę niedużo szafek. Bo na dole mamy tu szafki narożne, zaraz o nich opowiem więcej. Tu jest zwykła z półkami i tak naprawdę na dole to jest tylko jedna zwykła szafka z półkami, bo tu przy piekarniku jest mniejsza, a jak półki są tak wąskie i głębokie, to nie korzysta się wcale z nich wygodnie. Tutaj są też takie wąskie i w dodatku ścięte, więc to nawet nie ma pełnej głębokości. I są jeszcze szafki górne, które też są płytsze. W dodatku są przeszklone, więc jak jest w środku bałagan, to wszystko widać. I są na rogu, więc nie sięga się do nich tak łatwo jak do rzeczy bezpośrednio nad blatem, tylko jednak tam trzeba się bardziej wygiąć. Z tej strony jest jeszcze lodówka, na dole zamrażalnik, szafka na górze i tu jest jeszcze jedna szafka z przeszkleniem. W środku są szklane półki i no, są trzy i wąskie i płytkie, więc to tak naprawdę nie jest duża przestrzeń do przechowywania. A tu są półki na wino, nie piję alkoholu, więc te półki są na swój sposób bezużyteczne, ale że brakuje mi miejsca, to korzystam z nich, ale inne rzeczy niż wino nie wyglądają na nich ładnie, a są bardzo widoczne, no bo są od frontu, więc no to jest tragedia po prostu z mojej perspektywy. W związku z tym, że szafka pod zlewem jest w większości zajęta przez baniaki do filtra, tutaj jest kranik z przefiltrowaną wodą, a te filtry są tam w szafce, to tam zmieścił się tylko jeden nieduży kosz, który jest na śmieci zmieszany, a cała reszta stoi tutaj, więc mam taką konstrukcję, która byłaby spoko, gdyby była gdzieś tak, wiecie, w kącie, a nie na froncie. I tu przy tych półkach, no to jest jakiś kącik zgrozy z mojej perspektywy. I ratuje się trochę wózeczkiem. Kocham wózeczki. I na wózeczku są rzeczy, z których korzystam na bieżąco, no ale one wtedy są na widoku i znowu na samym środku kuchni, więc jeżeli chodzi o taki wizualny porządek, nie ma na to szans. Po prostu już się pogodziłam z tym, że to się tutaj zwyczajnie nie ma szansy udać, jeżeli ja mam z tej kuchni korzystać. Kuchnia znajduje się na wprost wejścia i akurat najbardziej widać od wejścia właśnie kosze, te półki na wino i haczyki z torbami na zakupy, co jest najgorsze miejsca w tej kuchni, jeżeli chodzi o to, jak się prezentują. Tu mamy dużą ścianę, na której wisi obraz namalowany przez moją przyjaciółkę. Stylem do tej kuchni zupełnie nie pasuje, ale widać go z salonu, a nie z kuchni, więc tak naprawdę to wychodzi trochę lepiej niż się teraz może wydawać w filmie. Niemniej tu jest bardzo dużo przestrzeni. Zobaczcie, że jak ja tu stanę, mogę się odwrócić z wyciągniętymi rękami i nie ma żadnej kolizji. Jednak przez to, że ta ściana jest na skos, tu jest takie wąskie przejście pomiędzy murkiem a ścianą, to nie ma tu jak wstawić jakichś dodatkowych mebli. Jakąś witrynę, kredens. Przecież jakby ten blat
był tutaj ścięty na równi ze ścianą, w tym miejscu postawić duży kredens i to już by było zupełnie inaczej. No ale, ale nie. Tu jeszcze kiedyś stał okrągły stół, tak specjalnie wycięty, żeby pasował do ściany. Tu był mocowany i tu nachodził też od boku. Jednak ten szklany blat był stłuczony, kiedy się wprowadzałam ponownie, bo mieszkałam tu w tym mieszkaniu też w liceum. Wynajmowane były pokoje, nie całe mieszkanie. Ja mieszkałam w jednym z pokoi. Obecnie w mojej sypialni, ale wtedy to był po prostu mój pokój, a w pozostałych mieszkały dwie studentki. No i wtedy był tutaj ten stół. I to było o tyle lepsze, że można było sobie przy tym stole usiąść, rozmawiając z kimś, kto korzystał z kuchni. Można było zjeść posiłek i ogólnie spoko. Jednak przez to, że to szkło wypadało i się tłukło, i to nie to, że raz, tylko więcej, to było po prostu niebezpieczne i nie chciałam takiego rozwiązania przy dzieciach, bo to nieszczęście murowane. Teoretycznie można by było zrobić jakiś inny stół w tym miejscu, ale jednak mamy główny stół w salonie, którego no kiedyś nie było tam żadnego stołu, więc ten pełnił istotniejszą funkcję. Teraz jemy tam i tu po prostu stanął ten wózeczek. A jakbym miała już wprowadzać do tej kuchni zmiany, to szczerze mówiąc wiele razy myślałam o wprowadzeniu jakichś zmian w tej kuchni i za każdym razem kończyłam z takim poczuciem, że zmieniając tylko jedną rzecz, niczego aż tak nie poprawiam i jedna zmiana niesie ze sobą potrzebę kolejnej i właściwie to już równie dobrze można wymienić całą kuchnię. I jest szansa, że to się stanie. Jest taki zalążek planu. Dlatego myślę, że to jest moment, w którym więcej poeksperymentuję też tak wizualnie i z różnymi materiałami, potestuję sobie różne rozwiązania, bo jeżeli któryś się nie sprawdzi, to przynajmniej nie na bardzo długo, a chcę mieć takie doświadczenie właśnie, żeby wiedzieć, jak, no wiecie, sprawdzać na własnej skórze różne rozwiązania, o których Wam opowiadam, bo inaczej o tym się dowiedzieć od kogoś, a inaczej przetestować samodzielnie. Więc będziemy tutaj trochę więcej szaleć. A póki co, tu trafiła półeczka, która wisiała wcześniej u córki, ale tam po zmianach trochę nie było już na nią miejsca na ścianę i pomyślałam, że może pojawić się w tym miejscu, to zawsze kilka dodatkowych rzeczy na wierzchu i teoretycznie jest kolizja, znaczy praktycznie, nie teoretycznie, ale tej szafki przez to, że jest narożna, i tak nie otwiera się na oścież, no bo sięga się do niej pod kątem i nie ma takiej potrzeby, dlatego to nie jest problem. A w razie czego to też można łatwo zdjąć, więc nie ma problemu. Jeżeli chodzi o szafki, to tu jest właśnie ta jedna głęboka z szerszymi półkami, przy czym to wciąż nie jest pełnowymiarowa szafka. Blat z tej strony, z tego co kojarzę, jest trochę płytszy i wsadziłam do środka koszyki. Mam jeden koszyk na pudełka, a niżej koszyk na dodatkowe produkty spożywcze, przyprawy, więc mam tam elegancko je popakowane. Natomiast tu są szafki narożne, bo tu jest taka jeszcze płytka. Na dole mam reklamówki, na górze jakieś takie rzadziej używane rzeczy. To jest szafka, z której praktycznie nie korzystam, bo jest tak niewygodna. Natomiast tu jest szafka narożna typu półkole i co ciekawe, dolna półka, ten dolny koszyk wysuwa się razem z frontem, więc jednym ruchem otwieram sobie od razu i to się wysuwa, a nie tak jak często się zdarza, że najpierw front, a potem jeszcze musimy wysunąć sobie samą półkę. Górną już wysuwam osobno i na górnej trzymam patelnię, więc czasem tak naprawdę nie muszę tego wysuwać, tylko chwytam sobie za rączkę i wyciągam. Potem jak zamykam, no to też już jednym ruchem. Z tej strony jest karuzela i też zwróćcie uwagę, nie jest tak, że otwieram front, nieważne czy łamany, czy podwójny, podwójne to już w ogóle są straszne, łamany jest jeszcze ok, ale też wymaga więcej zachodu niż to rozwiązanie, bo tu po prostu otwieram jednym ruchem i od razu mam. Minus jest taki, że jak dojdę do jakiegoś momentu,
to już koniec. To już dalej im się nie przesunie, więc to nie do końca jest karuzela, która może się kręcić w kółko, tylko takie szafka 3/4 koła. Jak chcę w drugą stronę, to w drugą stronę, no i jak zamycham, to po prostu frontem. Moim zdaniem to jest znacznie szybsze i na co dzień wygodniejsze niż inne rozwiązania. I to jak fajnie ten front tak się unosi trochę jakby i wjeżdża tam do środka, no myślę, że to jest super pomyślane, szczerze mówiąc. I akurat z tej szafki jestem bardzo zadowolona, o dziwo. To dla równowagi teraz jeszcze trochę ponarzekam. I tu na pewno zmywarka nie jest najlepszym wyborem, gdyż jest to bardzo duże mieszkanie. To mieszkanie ma 104 metry. No to wiecie, nie mieszka się na takim metrażu raczej w pojedynkę. Pewnie się zdarza. Jak ktoś chce tak mieszkać, może to ja nie bronię, nie w tym rzecz. Po prostu realia są takie, że jednak często mieszkają rodziny albo znajomi, jakoś tak, wiecie, w większym gronie jednak. A mała zmywarka dla rodziny, no to tak nie bardzo się sprawdza. Jednak jak się gotuje w domu, jak są dzieci, jak tych osób jedzących w domu jest więcej, to ta mała zmywarka to jest taka, że czasem no dwa razy dziennie trzeba ją nastawić, a i tak w zlewie zawsze coś jeszcze będzie stało. Więc potrzebny jest ten zlew. I na szczęście zlew jest wygodny, jest duży i ten materiał, który no może nie jest moim ulubionym materiałem, jeżeli chodzi o wygląd, to jednak faktycznie jest bardzo i odporny i nie widać na nim specjalnie zabrudzeń, chociaż na dnie z czasem pojawia się taki jakby osad, który ciężko doczyścić czymkolwiek. Często widzę na forach wnętrzarskich pytania właśnie o to, jak doczyścić taki zlew, że niczym się nie da. I jest na to dobry patent, po prostu chlor, domestos. Jak się tutaj przejedzie troszeczkę tym domestosem, zostawi na dłuższą chwilę, typu 5-10 minut, wróci, no to to już jest właściwie czyste. To już tylko trzeba przetrzeć i spłukać. I to, no trzeba o tym wiedzieć po prostu i jak się wie i raz na jakiś czas przeprowadzi takie większe czyszczenie, to naprawdę nie ma na co narzekać i ten rodzaj zlewu jest naprawdę bardzo, bardzo praktyczny. W tym przypadku jednak nie jest tak idealnie, gdyż przez to, że tu jest jeszcze ta suszarka, to ta część jest niepraktyczna zupełnie. Z tego blatu tutaj nie skorzystam, bo jest za mały. Do tej przestrzeni parapetowej nie mam dostępu i nawet okno się nie otworzy pod kątem 90 stopni, bo jest tuż nad blatem i wystający ten element zlewu już koliduje. No i wolałabym... Co, kocie, nie bój się, ja to tylko gestykuluję. Tu wolałabym, żeby tej suszarki w tym miejscu nie było. Byłaby wtedy fajna przestrzeń do pracy, dobrze oświetlona. Tu jest lampa na górze, mogłaby być bardziej punktowa wtedy i byłoby miodzio. No ale nie. Naczynia suszą się w tym miejscu, gdzie jest najlepiej oświetlony blat i ta część, którą najbardziej widać od wejścia. Dlatego nie mam tu już tego stojaka na naczynia, staram się ich tutaj na zbyt długo nie zostawiać, co najwyżej pojedyncze egzemplarze, a ostatnio to jest jedno z ulubionych miejsc kociaków do wylegiwania się, więc chociaż taki pożytek z tego miejsca. Gdyby zlew był zrobiony w drugą stronę i tu byłby tak jak teraz, natomiast ta część do suszenia byłaby tu na rogu, to moim zdaniem byłoby znacznie optymalniej, no bo z blatu narożnego wcale się i tak wygodnie nie korzysta, a tam by się odzyskało naprawdę fajną przestrzeń. Ale jednak nie jest tak zrobione, a zmienienie tego nie jest proste, bo trzeba by było zmienić cały blat. A blat ma bardzo dziwny kształt. Jak znajdę, to zamieszczę Wam rysunek z wymiarami tego blatu. No bo właśnie, ten blat z płytek to jest to, czego bardzo nie lubię w tej kuchni.
I gdy okruszki wpadają pomiędzy te płytki, tu są te fugi. Wiecie, jak problematyczne jest czyszczenie płyt tych, nie płytek, tylko fug. A to jest blat, tu mamy do czynienia z jedzeniem, więc szczerze mówiąc, bez dużych desek do krojenia i robienia czegokolwiek na nich, no to byłoby ciężko. W dodatku po tylu latach ta fuga się już tutaj wykrusza i widać krzyżyki, co jest, no będę z wami szczera, po prostu obrzydliwe. I pomyślałam, że położę nową fugę. Nie wiem, czy mi się to uda, bo nigdy tego nie robiłam, ale jak się nie uda, to szczerze mówiąc, dużo gorzej już nie będzie, więc warto zaryzykować. Jak już sobie tak szczerze rozmawiamy, to powiem wam od razu też o okapie, który kończy się tu, ale jest jeszcze obudowany i jeszcze są przyczepione płytki, więc tak naprawdę nie trzeba się wcale jakoś bardzo nachylić, żeby rąbnąć głową o ten twardy róg. I owszem, mieszkając tu już teraz, ho, 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 ile? 8 lat? Zaraz 9 pewnie będzie. 8,5. To i tak wciąż zdarza mi się czasem walnąć, oczywiście nie tak często jak na początku, ale jednak wolałabym okap, który mniej wystaje i nie stwarza takiego zagrożenia dla mojej głowy. Co więcej, gdyby był zabudowany, to tu doszłyby tak naprawdę jeszcze dwie szafki zamknięte, a nie takie na wierzchu, co wiecie. Jednak w kuchni też kurz, tłuszcz, no po prostu, no nie. Wolałabym w tym miejscu zamkniętą szafkę. Tym razem to już wszystko, ale na kanale czeka na was więcej wnętrzarskich inspiracji. A teraz czekam na wasze komentarze, łapki w górę, subskrypcje, zapraszam na nasz Instagram i wiecie, widzimy się już wkrótce, prawda? Pa, pa!